Siema, tutaj Kozak, kanał Koza Sport. Witam was w kolejnym skład builderze na moim kanale. Słuchajcie, dziś mam dla was naprawdę mega solidny skład. Wiem, że to brzmi jakoś tak niezachęcająco, ale tym składem naprawdę będziecie mogli dojść do wysokiej ligi. Ma on dużo miejsca na rozwój, na dodawanie lepszych zawodników. Tak więc mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Gdybyście przebili 70 łapek, będę naprawdę mega wdzięczny. Słuchajcie, zaczynając od składu, ma on dwie wersje cenowe. Jedna to jest około 20k, a druga to jest około 50k. Zależy, jakiego zawodnika wybierzecie, to jest kwestia jednej zmiany, tak więc nie ma problemu. Zaczynamy od bramkarza. Słuchajcie, ja daję tutaj Dawida De Gea, zawodnika po upgrade'zie. Naprawdę gościu jest mega, w dodatku kosztuje 2700 monet, tak więc na początek jest to bardzo, bardzo dobry wybór, aczkolwiek tu pasuje każdy bramkarz z VPL, więc jeśli na przykład nie będziecie mieli wystarczającej ilości na skład, chociaż tak jak mówię, w wersji tańszej jest to jedynie 18-19k, to możecie tutaj troszeczkę przeoszczędzić, potem radzę dozbierać na Thibaut Courtois. Kolejny zawodnik w tym składzie to Onua, znamy go chyba wszyscy jako naprawdę sweaty zawodnika i muszę przyznać, że gościu jest bardzo, bardzo dobrym obrońcą. Średnia pracowitość, bardzo wysokie tempo, obrona mogłaby być trochę wyższa, a fizyka w zupełności wystarcza. Jego kolegą z środkowej obrony jest moim zdaniem jeden z najlepszych obrońców w tej grze, Laurent Kościelny. Słuchajcie, możecie kupić jego upgrade'ową wersję, ta przed upgrade'em kosztuje około 2000, więc jest naprawdę tania, biorąc pod uwagę to, jakie statystyki ma Francuz, więc serdecznie go wam polecam. Jeśli chodzi o prawą obronę, to jest to chyba mój ulubiony prawy obrońca w grze, czyli Kyle Walker. Świetne tempo, świetna obrona, bardzo, bardzo, bardzo dobra fizyka i wszystkie statystyki na naprawdę dobrym poziomie, czy w ataku, czy w obronie ten gościu robi swoje. Jeżeli ucieknie wam zbyt daleko, bo ma jednak tą wysoką, średnią pracowitość, to nic się nie martwcie, bo to tempo naprawdę wystarcza mu, żeby wrócić. Moim zdaniem ten koleś jest zawsze wszędzie na boisku, tam gdzie go potrzeba akurat i ja osobiście uwielbiam tą kartę. Jest on do wyciągnięcia także za 2000 monet, tak zresztą jak i lewy obrońca, czyli Gael Clichy. Gościu, którego uwielbiam już którąś FIFA z kolei, naprawdę fantastycznie mi się nim gra. I ta formacja obronna, może poza Onuą, jest taką podstawą wielu moich składów, bo naprawdę oni, nie mogę powiedzieć, że są bezbłędni, ale naprawdę są bardzo, bardzo dobrzy. Jeśli chodzi o środkowego pomocnika, mamy tutaj zawodnika bardzo rzadko wykorzystywanego w tej FIFA, ale muszę przyznać, że idealnym jest wyborem na tą pozycję, takiego spinającego środkowego pomocnika, jest to SPD. Ja go dałem sobie na SP, żeby miał już od razu 10 zgrania. Sandro, zobaczcie, wszystkie statystyki poza strzałami są powyżej 70. Zresztą strzały też ma naprawdę dobre, co zobaczycie zaraz na fragmentach. Naprawdę potrafi on przesadzić z dystansu. Średnia wysoka pracowitość, co powoduje, że on naprawdę jest taką podporą, bardzo dobrze broni nas przed kontrami i w środku pola stanowi taki silny element. Jeśli chodzi o lewą stronę pomocy, mimo że jest to środkowy pomocnik, jest to Blaise Matuidi. Bardzo dobry pomocnik na tą pozycję, bo zobaczcie, wysoka pracowitość, wszystkie statystyki również powyżej 70, z wyjątkiem strzałów, tak samo jak u Sandro. I ten gość jest też wszędzie, słuchajcie, on zachrzania po całym boisku, wyjmuje piłki, przekazuje je dalej i razem z Aaronem Ramsey'em, może w ofensywie nie mogę powiedzieć, że dają mnóstwo, ale oni sprawiają, że środek pola staje się niemal nie do przejścia. Słuchajcie, ten skład jest właśnie dla osób, które na przykład czują, że któraś z formacji w ich składach im nie odpowiada, że na przykład mają za słabą pomoc i tak dalej. Jest to naprawdę ultra zbilansowany skład moim zdaniem, bo wszyscy goście są tam, gdzie powinni być i robią to, co powinni robić. Tak więc tak wygląda pomoc. I teraz czas na trójkę ofensywną. Słuchajcie, wszyscy ci trzej zawodnicy grają jak napastnicy. Pierwszym jest Kabela i jest to absolutna gwiazda tego składu. Zobaczcie, jest to środkowy pomocnik ofensywny, nie przestawiałem go ani razu na inną pozycję. W 8 spotkaniach ten gościu strzelił 7 goli, zaliczył 4 asysty, jest to moim zdaniem naprawdę imponujący wynik jak na SPO i naprawdę świetnie się nim gra. Kolejny napastnik to Lacazette. Zobaczcie, w 13 spotkaniach strzelił on 16 goli, zaliczył 4 asysty, tak samo fantastyczny gościu. Kosztuje on obecnie około 2000 i mówi już o upgrade'owanej wersji, tak więc dostajemy za 2000 fantastycznego napastnika. Spójrzcie, 88 tempa, 83 strzałów, 72 podań, 85 dryblingu, 75 fizyki, te statystyki robią naprawdę, naprawdę wrażenie. I ostatnim zawodnikiem to jest właśnie ten, o którym mówiłem, że można go wymieniać. U mnie był to Alexis Sanchez, jeśli chodzi o tego ostatniego napastnika. Uwielbiam grać Chilijczykiem na napadzie, ponieważ
Naprawdę ma on niesamowite wykończenie, no a tempo, dribbling, balans sprawiają, że bardzo, bardzo fajnie mija się obrońców. Żeby miał on dobre zgranie, musicie dać sobie menadżera z Anglii lub menadżera z Chile i dać mu kartę prawego napastnika. Jednak będzie on na początku miał 6 zgrania, jak widzicie tutaj. Po 10 meczach będzie on lojalny, więc będzie zgrania miał 7 i wtedy zaczyna grać jeszcze lepiej niż grał tu, chociaż w 8 spotkaniach strzelił 7 goli, zaliczył 5 asyst, tak więc polecam wam wypróbować tego zawodnika w ten sposób. Jest to naprawdę spoko opcja, żeby w ten sposób budować składy. Robię to już od dłuższego czasu w tej FIFA i naprawdę czy on, czy Royce, czy Hazard, czy Neymar naprawdę grają po prostu zabójczo na tych pozycjach. Jeśli wy jednego nie chcecie, dajcie tutaj Remiego, wszystko będzie pasowało, a naprawdę jest to zawodnik, który odpowiada w większości graczy, więc myślę, że ten skład jest po pierwsze uniwersalny, mimo że nie ma skrzydeł. Po drugie można go sobie rozwijać, bo poza tym tu, jeżeli nie chcecie Sandro, będziecie mieli więcej końców, możecie dać Yaya Touré, który gra naprawdę fenomenalnie na tej pozycji, a tu dajecie sobie wtedy Kompanego. Wszystko gra, wszystko jest zgrane, a skład jest już dużo lepszy, naprawdę macie sporo miejsca do upgrade'ów. A jak grał ten skład, możecie zobaczyć na fragmentach. Teraz zaczynamy od niesamowitego gola Arona Ramseya, którego zobaczycie za chwilę. Tutaj będzie fajne przejście. Znalazłem sobie troszkę miejsca, więc warto było uderzyć walijczykiem. Słuchajcie, mówiłem, że pomocnicy nie angażują się zbytnio do ataku. I tak jest. Chodzi o to, że oni nie podjeżdżają za blisko pola karnego rywala, ale są w środku jego połowy, a no w polu karnym i przed polem karnym jest ta trójka atakujących. Jest to idealne rozstawienie, ponieważ blokuje kontry rywala, a pozwala nam uderzyć z daleka, czy też posłać długie podanie właśnie do tej trójki ofensywnej, która z przodu już naprawdę radzi sobie świetnie. Zobaczycie sporo goli właśnie Kabeli, który bardzo dobrze funkcjonuje na tej pozycji, ponieważ jest on jak taki cofnięty napastnik. Słuchajcie, pracowitość wysoka, średnia pozwala mu być zawsze tam, gdzie powinien. Bardzo często wchodzi pomiędzy Sancheza i Lacazette'a. Wystarczy mu podać piłkę, on wjeżdża w pole karne i robi swoje, często jest na dobitki. Więc naprawdę muszę wam przyznać, że to było dla mnie zaskoczenie. Wiedziałem, że Francuz jest dobry, ale w tej formacji naprawdę funkcjonuje on idealnie. Tu możecie zobaczyć kolejną akcję, tym razem Lacazette przechodzi większość rywali. No tu troszkę szczęścia, ale udało mu się, naprawdę fenomenalny dribbling ma zawodnik Olympique Lyon. Bardzo sobie to cenię. Tak samo to, że wszyscy zawodnicy właśnie z tej trójki mają 4 gwiazdki sztuczek, co naprawdę pomaga nam uciekać rywalom. Ma tutaj już fantastyczne uderzenie Sandro. Tak jak mówiłem, oni nie podchodzą pod pole karne, ale wszyscy dysponują na tyle dobrym uderzeniem, że warto spróbować. Nie znaczy, że trzeba strzelać za każdym razem, no bo jednak też bez przesady nie za każdym razem będzie nam się to udawało, ale warto spróbować tych longshotów, bo naprawdę część z nich może się skończyć tak jak przed chwilą. Tutaj mamy kolejną akcję i mimo właśnie to, że ten skład nie ma skrzydeł, boczni obrońcy fajnie tu funkcjonują. Oni idą dosyć szeroko, wychodzą dosyć wysoko, ale szybko wracają. To jest też zaleta tego, że mamy szybkich obrońców, więc oni mogą pomóc w ataku, a potem wracają, więc jeżeli boicie się, że ta formacja nie będzie miała skrzydeł, to no naprawdę nie bójcie się, głupio to trochę brzmi, ale jeśli chcecie podać piłkę na skrzydło, żeby na przykład dośrodkować potem, to zawsze tam Kyle Walker albo Clichy będą i naprawdę rozszerza to trochę tą formację, która wydaje się być naprawdę taką grającą bardzo w środku pola. Troszkę tak jest, ale naprawdę ci obrońcy, tak jak mówię, robią robotę. Tutaj możecie zobaczyć kuriozalnego gola. Będę szczery, to miał być fake shot. Ja do fake shota używam dośrodkowania i podania, tak? I czasami no, zrobię to za wolno albo źle, trafię w przycisk, no i wyszło tak jak przed chwilą, bramkarz mógł zareagować no troszkę lepiej, umówmy się, ale fajny gol z tego wyszedł. Tak więc podsumowując, słuchajcie, ten skład myślę, że w tej tańszej wersji za 20 tysięcy z Lorykiem Rymim czy jakimś innym napastnikiem niż Alexis Sanchez będzie grał dobrze. Alexis Sanchez daje tutaj wiele nowych możliwości, jeśli chodzi o ofensywę, ale nadal myślę, że w tej tańszej wersji ten skład będzie grał dobrze. Daje on olbrzymie pole do rozwoju, bo naprawdę sporo można zmienić, sporo można dołożyć pieniędzy do tego składu. Tak więc mam nadzieję, że wam się podobał ten skład, że zostawicie łapkę w górę, tak jak prosiłem na początku. Napiszcie swoje propozycje, na przykład kogo byście zmienili w tym składzie i jaki kolejny skład builder chcielibyście zobaczyć, wzbudowany wokół może jakiegoś zawodnika, może jakaś hybryda dwóch lig i tak dalej. Piszcie, bo czasami przyznam, że brakuje mi jakiegoś pomysłu i jeżeli coś podrzucicie, na pewno będzie mi łatwiej coś zbudować. Tak więc mam nadzieję, że wam się podobało, serdecznie polecam wam ten skład. No i to by było na tyle. To był Koza, kanał Koza Sport, a teraz jeszcze możecie sobie kliknąć w odcinek pod lupą o Garecie Bale'u. Serdecznie polecam, tak więc na razie. Piona.